Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego. Cześć, nazywam się Damian Jemioło i jestem dziennikarzem portalu mamstartup.pl, a moim dzisiejszym gościem jest Wojciech Ozimek, założyciel startupu, czy może już raczej teraz bardziej scale-upu One2Tribe. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o zastosowaniach sztucznej inteligencji w pracy, czyli w zasadzie taki temat HR-techowy troszeczkę nam się tutaj przygotował, bo właśnie tym się obecnie zajmujecie, przygotowywaniem specjalnej platformy, która ma podnieść efektywność pracowników, ale ja bym też chciał troszeczkę od Waszej historii wyjść, zanim przejdziemy do tych rozwiązań rynkowych, bo Wy w zasadzie jako startup na samym początku, jako spółka, nie zajmowaliście się o tyle sztuczną inteligencją, co gamingiem. Może nie każdy to podejrzewam pamięta, ale wy na przykład odpowiadaliście za przeglądarkową wersję Wiedźmina. I mnie ciekawi, dlaczego w pewnym momencie pojawiła się decyzja u was, żeby dokonać tego pivotu i przeskoczyć z tej branży gamingowej do branży sztucznej inteligencji, AI. Dlaczego? Dlatego, że znaczy my zajmowaliśmy się bardzo specyficznymi grami. To były gry wieloosobowe, gry socialowe, gry, dla których, które no miały taki, znaczy pierwsze gry, które robiliśmy, to w ogóle były nawet gry SMS-owe. Znaczy to, okay. były gry, w których na przykład ludzie strzelali do siebie SMS-ami na ulicy. Była taka gra CyberMech, która bazowała na lokalizacji telefonu komórkowego. Trochę jak Pokémony Go, tylko wtedy nie było smartfonów, więc musieliśmy lokalizować to wspólnie z operatorem. To, co zresztą zostało po tej grze, ale nie tylko w naszej nazwie, no to jest ta plemienność. Czyli zaczęły nam się tworzyć takie plemiona. Ludzie tam za sobą jeździli, tworzyli jakieś tam paczki w miastach, walczyli ze sobą i tak dalej. To było czyli robili sobie ustawki via telefony komórkowe. Tak, via telefony komórkowe. Tak, ktoś tam do kogoś w nocy podjeżdżał pod blok, bo wiedział, że jak on śpi, to nie odbierze SMS-a. Łączyli się w klany, w zespoły. Jeszcze zostały jeszcze, jak ktoś się chce pobawić archeologią internetu, to pozostawały jeszcze gdzieś jakieś stare filmy z tego na YouTubie. Powstała taka, bym powiedział, mocna społeczność. Tych gier było kilka w ogóle, tych SMS-ów. To była taka nisza, że myśmy to robili w Polsce, na Węgrzech. To była taka nisza, która była dość specyficzna, więc to nie rosło szybko, więc myśmy dość szybko się przerzucili na gry internetowe. Pierwszą taką grą faktycznie był The Witcher Versus, to było na licencji CD Projektu gra przeglądarkowa i ona też była zbudowana w taki sposób, tam były pojedynki, ale też było tworzenie klanów, pomędzyliśmy tam doszliśmy do podboju terytorium i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta gra, mówiąc wprost, ona miała problem taki, że z punktu widzenia społeczności była bardzo fajna, ale mieliśmy problem z monetyzowaniem jej. To znaczy mieliśmy taki problem, że ona na siebie nie zarabiała. Mhm. Jak na, bym powiedział, na taki startup to były całkiem fajne pieniądze, ale to nie, jakby to gdzieś tam nie rosło. A my jeszcze byliśmy wtedy, no mówiąc tak bardzo spektakularnie, znaczy bardzo, może tak w taki bardzo wprost sposób, byliśmy trochę jeszcze za głupi na to. Nie czuliśmy tego, jak tą monetyzację przeprowadzić. Zresztą to była jedna z pierwszych gier przeglądarkowych w Polsce, tak? To było wtedy OGame jeszcze funkcjonował i tak dalej. Próbowaliśmy. Mieliśmy oczywiście, ta gra nie tylko była rozgrywana w Polsce, tam łącznie gdzieś około 900 tysięcy osób do gry się zapisało. Natomiast w pewnym momencie po prostu gdzieś ten model nam się zaczął kończyć. Poszliśmy mocno w stronę Facebooka. Po drodze gdzieś tam wygraliśmy jakiś konkurs, jak to w przypadku startupów startuje się w konkursach, na koncepcję gry przeglądarkowej, którą robiliśmy z Kanańskim Nexonem, ale w międzyczasie ten rynek gier social zaczął się zwijać. To znaczy zwijać nie w taki sposób, że gry social zniknęły, tylko zaczął się zwijać w taki sposób, że Facebook i te wszystkie socialowe portale zaczęły bardzo mocno jakby zagarniać ten rynek pod siebie, bardzo mocno zmieniać polityki. I tak de facto, jak dzisiaj byśmy patrzyli na ten rynek socialowy, to z masy firm zostało bardzo, bardzo niewiele. No i mieliśmy taki wybór, albo walczyć, będąc stosunkowo małą firmą o przychodach rzędu kilku milionów z gigantami, którzy są wyceniani na miliardy za granicą, albo znaleźć coś innego. Chwilę to znajdowanie, ten pivot chwilę nam zajął, bo myśmy ze względu głównie na nasze umiejętności, no pierwsze na co wpadliśmy, to że będziemy robić, żeby, że tak powiem, przetrwać, a jednocześnie tworzyć gry, w które wierzymy, o których myślimy, to będziemy robić gry na zlecenie, gry edukacyjne. I tutaj też pracowaliśmy z dużymi brandami, bo
mało kto wie, ale robiliśmy, nie wiem, na przykład gry oparte na takich brandach jak My Little Pony, brandy Disneya, typu, nie wiem, Kubuś Puchatek i tak dalej. To robiliśmy ze Skandynawami, z Egmontem, taką fundacją, która zajmuje produkcją książek dla dzieci. Ale w międzyczasie zaczął się bardzo silnie u nas pojawiać taki wątek, że zbieramy strasznie dużo informacji o zachowaniach ludzi. Już od czasów gier online zaczęliśmy zatrudniać psychologów i zaczął się pojawiać wątek gamifikacji. Najpierw ta gamifikacja była taka marketingowa. Tam powołaliśmy nawet jedną firmę od tego, osobną kompletnie, żeby zrobiła test tego rynku, potem ją sprzedaliśmy, ale w międzyczasie okazało się, że to są schematy, te schematy z gier, to są bardzo fajne schematy, które działają w organizacjach. Pierwsze dwa czy trzy takie projekty dla dużych firm nam pokazały, że jeszcze wtedy nie mieliśmy produktu, to były projekty na zasadzie ej, zróbcie nam grę, pokazały, że istnieje olbrzymi potencjał, nie w takim standardowym myśleniu typu zróbcie nam grę, typu nie, nasi pracownicy będą grać, żeby nie wiem, rozerwać się, mieć fan w pracy i tak dalej, tylko w takim podejściu psychologia behawioralna, czyli w jaki sposób, nie wiem, za pomocą nagród, za pomocą odpowiedniego planowania zadań, przypominającego to planowanie zadań z gier, można pracownika do czegoś zachęcić. I to był ten moment takiego wow, na zasadzie można z tego, co robiliśmy do tej pory, stosując te same narzędzia, można zbudować zupełnie inny produkt i na ten produkt są odbiorcy zupełnie innego segmentu. Natomiast sam produkt, no, potencjalnie, że tak powiem, sky is the limit, tak? Tutaj można naprawdę osiągnąć bardzo wiele, a to może później jeszcze. No to taka historia, bym powiedział. 20 lat historii, może teraz opowiedziałem o pierwszych 10. O tak. No tak, no to teraz przejdziemy do tej drugiej połowy. W takim razie właśnie skupimy się bardziej nad obecnym waszym rozwiązaniu i rynku HR-techowym, bo wytworzycie właśnie platformę, która nazywa się Tribeware. To mnie ciekawi, jak ona dokładnie działa, bo ty wspominasz o tej gamifikacji i o tym, że faktycznie gdzieś wykorzystuje się te takie charakterystyczne elementy dla gier, w przypadku na przykład budowania zadań i tak dalej, żeby pracownicy mogli je wykonywać efektywniej. Mnie ciekawi właśnie, jak dokładnie działa ta platforma, jak ona wygląda, czy to jest coś nastawione bardziej właśnie na zarządzanie, gdzieś na, wiesz, tworzenie jakichś checklist, na takie uporządkowanie swojej pracy, czy bardziej na naukę, czy może to jest jeszcze coś innego? Sama platforma łączy w sobie kilka aspektów. To znaczy, z jednej strony jest ta część zarządcza i ona jest dla nas taką częścią, bym powiedział, sterującą, główną. Naszym kluczowym jakby zadaniem jest, podobnie jak w grze komputerowej masz questy, to tutaj celem jest skupienie pracowników na zadaniach. Tutaj mówiłeś o rynku HR-techowym. Jeśli byśmy patrzyli dzisiaj na naszych klientów, nas kupują głównie działy operacyjne, działy sprzedaży, logistyka, czyli ci, którzy są zainteresowani pewną wydajnością, pewnym stawianiem celów. Tak? I ta zarządca wygląda tak, że menedżer stawia cele, te cele są dekomponowane na taką ścieżkę zadań. Ta ścieżka zadań może być jest zazwyczaj powiązana z pewnymi nagrodami, czyli jeśli jakieś zadanie dostaje nagrodę. Pracownik dostaje zadanie i to zadanie dostaje informację, jak to zadanie wykonać. No i teraz magia, to jakby te pozostałe rzeczy, czyli uczenie społeczne, dzieje się na podstawie tego, co się dzieje z tym zadaniem. Bo wyobraź sobie, że dostajesz cel pod tytułem, nie wiem, popraw jakiś wskaźnik, albo nie wiem, sprzedaj, nie wiem, ubezpieczenie. To mogą być różne rzeczy, obsługujemy masę firm, tak? Nie wiem, przeprowadź szkolenie dla swoich pracowników, tak? To zadanie ma jakiś efekt. Jakiś efekt, który jest tam numeryczny. Sprzedałeś ubezpieczenie, no to plus jeden, zrobiłeś szkolenie, no to szkolenie jest jakoś oceniane i tak dalej, i tak dalej. I w zależności od tego celu, system, i to jest ten element, który podlega takiemu machine learningowi czy sztucznej inteligencji, w zależności od tego, jak zrealizowałeś ten cel, dostajesz następne zadanie. I teraz to zadanie może być na przykład zadanie, w którym na przykład cel jest wyższy, bo
no tak, w grze komputerowej przeszedłeś na wyższy level, no to troszeczkę ci tam ten cel podciągniemy, czyli na wyższym levelu jest większe wyzwanie. Z drugiej strony, no jeśli tego celu nie osiągnąłeś, no to też pytanie oczywiście o ile, no i dostajesz na przykład content typu szkolenie, tak, czy jakieś mikroszkolenie albo jakąś podpowiedź. Jeśli z kolei jesteś bardzo dobry, na przykład w tym, co robisz, tak, no wiadomo, bardzo dobrzy ludzie już mają mały ten margines do poprawy, w sensie, no, jadą na jakimś tam określonym poziomie i są bardzo dobrze, no to system zbiera informacje o twojej wydajności po to, żeby podpowiadać pracownikom, którzy są nieco mniej doświadczeni, jak mają wykonywać, że tak powiem, swoje zadania. Podpowiadaj mi, co ty robisz, tak? Na przykład, jakie zadajesz pytania i tak dalej, tak? Nie w ten sposób, że ciebie słucha, tak, ten system, tylko ten system robi coś takiego, że w takim scenariuszu możesz umieścić na przykład pytanie pod tytułem: w momencie, kiedy na przykład komuś idzie dobrze, co takiego robisz, że idziesz tak bardzo dobrze? Odpowiedz, nie wiem, tam w ciągu godziny dostaniesz dodatkową nagrodę. Jakby tutaj mamy coś takiego jak taki coach, który trochę cię trzyma za rękę, pilnuje, żebyś działał w jakimś tam optymalnym poziomie swojego performance'u. To jest dokładnie jak w grach, bo to jest dokładnie nawet ta sama metodyka, bo my się mocno wzorujemy na, mocno bazujemy na takich teoriach jak na przykład przepływ. Michalija, to jest flow, tak? Czyli przepływ w grze jest wtedy, kiedy wyzwanie odpowiada twojemu poziomowi umiejętności, tak zwanego skilla, tak? Czyli kiedy challenge jest mniej więcej związany ze skillem. Tak, jeśli wyzwanie jest zbyt duże do tego, jakie masz umiejętności, no to powstaje stres, tak naprawdę, ty się irytujesz, no bo nie jesteś w stanie czegoś zrobić. Jeśli z kolei wyzwanie jest zbyt niskie do twoich umiejętności, to się nudzisz, odpadasz z takiej gry, tak? To samo jest w pracy, tak? Jeśli masz wysoko wykwalifikowanego pracownika, któremu dajesz głupie zadania, jakby poniżej jego umiejętności, no to on z czasem zacznie się po prostu nudzić, nie? Zacznie szukać innej roboty, mówiąc, że tak powiem, brutalnie. Z kolei w drugą stronę oczywiście jest dużo groźniejsza sytuacja, bo jeśli dajesz komuś cele, które przekraczają jego możliwości, które obciążają go ponad to, jakie on ma zasoby poznawcze, jaki ma poziom, to jest taka też mądra teoria Roberta Karaska, ona się nazywa teoria to Control Demand Model, to jest model, że tak powiem, zapotrzebowania, jakby żądań ze strony pracodawca versus kontroli, jaką ma pracownik. Jeśli pracownik nie czuje kontroli nad tym, co mu dajesz, na przykład dostajesz zadanie i nie wiesz, jak je zrobić, dostajesz zadanie i wiesz, że go nie zrobisz, no to jest absolutny brak kontroli, no to wtedy powstaje stres, tak? To jest taka teoria, która jest też, no, jakby, to jest jeden z takich modeli, który pokazuje, jak rodzi się stres pracy, oprócz oczywiście, no, rzeczy, na które, no, nie mamy wpływu, nie wiem, typu, no, zła atmosfera, mobbing i tak dalej, tak zwany absolutny basic. Jeśli jest ten absolutny basic zapewniony, czyli ludzie się czują bezpiecznie, nie wiem, nikt na nich nie krzyczy i tak dalej, większa część takiego stresu w pracy powstaje ze złej alokacji zadań, czyli dajesz komuś po prostu zadanie, które jest nieadekwatne do jego możliwości. No i to, co nasz system robi, to jest taka, bym powiedział, taka personalizacja. Każdy ma swoją grę w pewien sposób. Oczywiście to różnie też firmy wykorzystują, bo to czasami jest tak, że to jest podzielone na jakieś tam grupy, tak, nie indywidualnie do poszczególnych osób. Natomiast to, w którą stronę nasz system się rozwija, to tak ja go postrzegam za 5-10 lat, to jest taki system, który jest takim, wiesz, twoim doradcą sztucznej inteligencji, co powinieneś teraz robić, żeby jak najlepiej realizować swój interes i interes firmy. Dlatego, że wtedy jakby organizacja dobrze działa, kiedy interesy obydwu stron są zaspokojone, tak? Kiedy ten kontrakt ma obie strony zadowolone. Czyli pracownik pracuje na optimum swojej możliwości, firma ma z tego zysk i pracownik ma z tego zysk, tak? Te mechanizmy growe, o których mówiłeś, one z kolei przeplatają się z tym wszystkim, tak? No bo mamy tak, mamy tutaj nawet powiedział, że nie są mechanizmy growe, to mamy jakby dwa rodzaje psychologii. Mamy psychologię behawioralną i to jest to, co na rynku nazywa się gamifikacją, czyli jak coś robisz, to jesteś za to nagradzany. Ale dlaczego ja mówię, że to jest psychologia behawioralna? Dlatego, że typowa gamifikacja wygląda mi się tak, że sobie wyobrażamy to, nie wiem, wyobrażamy sobie taki system, zresztą to rynek trochę to utrwalił, że nie wiem, robisz coś i dostajesz odznakę jak w grze. No tych modeli nagradzania w grze są setki. To są w psychologii behawioralnej to się nazywa schematy nagród. Tak? Masz schematy na przykład za ilość powtórzeń. Jak chcesz kimś wyrobić nawyk czy pewną systematyczność, to na przykład nagradzasz go pewną premią rosnącą codziennie. Są tak zwane daily rewards, czyli dzienne nagrody w grach online. Tak? Masz nagrody losowe do pobudzania, tak? Czyli nie wiem, w grze to wygląda tak, że idziesz przez las
znajdujesz jakiś schowek i w tym schowku jest niesamowicie wielka nagroda, więc cię to ożywia, tak? Jakby w pracy też tak powinno być, to znaczy powinieneś jakby dostawać co jakiś czas coś takiego, co cię mocno pobudza. Są nagrody związane z feedbackiem, czyli jakby z tym, że ktoś ci coś mówi w odpowiedni sposób, chwali cię za coś i tak dalej, i tak dalej. My jakby łączymy te różne typy nagród i to jest jakby jeden element, a drugi element to jest psychologia społeczna, bo ludzie się uczą ewolucyjnie, mamy tak, że mamy mózg, że tak powiem, gadzi oparty na nagrodach, uczymy się przez bycie nagradzanym. No jeśli robię coś i jestem nagradzany, to mi się to utrwala. Można utrwalać dobre rzeczy, niestety złe też można, no bo nawyki tak, nałogi tak powstają, tak? Powstają to tak, nawyki i nałogi. Ale druga rzecz, drugi sposób, w jaki się uczymy, to jest także uczenie się od innych. Czyli uczymy się od kogoś, kogo postrzegamy jako lidera. To w naszym dzieciństwie są, nie wiem, rodzice, potem nauczyciele, koledzy z podwórka. No a w pracy, no to tak na dobrą sprawę zależy. W pracy jest zawsze jakaś nieformalna struktura, gdzie są ludzie, którzy są liderami. I to, co nasza platforma robi, to pokazuje to takich liderów, tak? Że niezależnie od struktury organizacyjnej masz kolegę, nie wiem, z biurka obok, z działu obok, który na przykład ogarnia jakiś temat bardzo dobrze. I pokazuje to też w growy sposób. To może być ranking, to może być w momencie, kiedy zaczynasz zadanie, to może być informacja pod tytułem, to zadanie wykona już 5 osób, zobacz, kto ma najwięcej punktów, pogadaj z nim. I jakby tutaj to się nazywa modelowanie społeczne, czy uczenie społeczne, to jest taki element, który jest niesamowicie, niesamowicie silny. Na przykład mieliśmy taką funkcjonalność, której to, co przed chwilą opowiadałem, czyli pokazywanie ludziom, kto z ich znajomych, jakby z tych, kogo mają, że tak powiem, we własnej grupie na platformie, już wykonał zadanie. Tylko bez punktów. Kto już wykonał jakieś zadanie i to nam podniosło efektywność w niektórych obszarach, ale dość mocno, bo to podniosło efektywność o ponad 30% ludzi w wykonywaniu zadań. I jak potem badaliśmy to, przyglądaliśmy się temu, to był taki element tak zwanego social proof, czyli dowodu społecznego. Ludzie na przykład nie brali jakichś zadań, bo nie wierzyli w to, że będą w stanie je wykonać. Natomiast jak widzieli, że osoba podobna do nich, z działu obok, wykonała to zadanie, no to nagle było, wow, ja też mogę, tak? Ja też mogę to zrobić, ja też mogę jakby w to wejść. I ten element taki bym powiedział, że ja widzę, że ktoś wykonuje coś obok, no to jest też bardzo mocny element. Znaczy w dłuższej perspektywie platforma, te trzy elementy, czyli zadania, uczenie na podstawie tego, co jest w zadaniach, dobieranie zadań do twoich możliwości i to uczenie społeczne, to, co jest taką wizją, w którą ja wierzę w dłuższej perspektywie, to jest taki model, my to nazywamy IA w przeciwieństwie do AI, czyli IA, to jest taka wizja intelligence augmentation, tak? Czyli nie sztuczna inteligencja, która jest jakimś takim tworem, który, no nie wiem, podsuwa ci reklamy, czy nie wiem, posty na social mediach i steruje tobą po to, żeby kupić, żebyś coś kupił, tylko taka sztuczna inteligencja, która jakby jest rozszerzeniem twojej inteligencji, czyli ty... Czyli coś symbiotycznego. Takiego bardziej tak. Symbiotycznego, tak. No świat przyspiesza, ludzie wykonują zadania coraz szybciej. Wiesz, łatwo jest powiedzieć, żeby na przykład, nie wiem, że na przykład możemy, nie wiem, ochronić ludzi przed wypaleniem zawodowym, tak? Oczywiście, tam gdzie są złe warunki pracy, tak, możemy. To przez stworzenie lepszych warunków to pracodawca może stworzyć lepsze warunki. Ale bardzo często jest tak, że ludzie podejmują się zadań, tak? A to wypalenie bierze się z tego, że na przykład jakiegoś zadania nie są w stanie zrealizować, biorą na siebie zbyt dużo, tak? No, typowy, nie wiem, typowy case biurowy, tak? Biorę się za jakieś zadanie, wziąłem na siebie za dużo, skomitowałem się do zbyt dużego celu i tak dalej. Do jakiego celu powinienem się skomitować, do jakiego celu powinienem się zobowiązać, przepraszam za gwarę, żeby go wykonać, żeby mieć satysfakcję, że moja firma miała satysfakcję. No, to jest takie zadanie dla AI, tak? No tak, ale wiesz też, z czego to wynika? No to bardzo często jest właśnie wpisane w tę kulturę pracy, gdzie nagradzane nie jest nawet to, jak dobrze sobie z danym zadaniem radzisz, tylko jak bardzo dużo tych zadań na siebie wziąłeś. To jest błąd, nie? Znaczy to jest w ogóle błąd zarządczy, ale to już jest... Znaczy to jest to, co ja nazywam takim XIX-wiecznym kultem pracy, nie? To znaczy my w ogóle żyjemy w takim, bym powiedział, rozstrzale, jeśli chodzi o organizację pracy między XIX-wiecznym kapitalizmem a XIX-wiecznym komunizmem, tak? To znaczy albo mamy taki odchył w stylu trzeba pracować dużo,
dużo, tutaj naciskam na słowo dużo, pokazywać, że się pracuje, to wtedy jakby jest się docenianym. Zobacz, że tu też masz system gamifikacyjny, tak? Jak dużo zasuwam, biorę na siebie bardzo dużo, to jestem doceniany, tak? Kompletnie to nie przynosi ani efektu organizacji, ani mi, tak? No bo powinienem pracować, powinienem realizować zadania, które w moim potencjale, rozwijając swój potencjał, czyli jakby być codziennie lepszy, żeby firma miała z tego zysk, tak? Znaczy po prostu finansowy zysk. Na przykład nasza platforma, jeśli prowadzi taką funkcję, że liczy, pokazuje zysk na konkretnym zadaniu. I wcale robienie dużo nie zwiększa tego zysku. Robienie mądrze zwiększa zysk. To znaczy na przykład branie na siebie tych zadań, które są, tu już chodzi trochę inny mechanizm niż sama gamifikacja, to jest bardziej teoria gier, tak? Jakie wybory podejmuje pod wpływem gry. No i teraz na to nakłada się jeszcze, znaczy w ogóle teraz kapitalny moment na taką zmianę, żeby odejść od tego starego porządku, no bo praca zdalna po pandemii, praca hybrydowa, nomadzi, zupełnie dziwne formy pracy zmianowej. My widzimy, jak to się zmienia na rynku. To po prostu jest, to już się zmieniało od jakiegoś czasu, a w chwili obecnej to jest po prostu gigantyczny boom. No i nagle wszyscy zaczynają zastanawiać, jak tę pracę zorganizować, jak zejść do takiego modelu tych podstawowych zadań. I tutaj taki model właśnie realizowania swojego potencjału, praca mądrze, albo inaczej, praca w taki sposób, żeby odpowiednio wybierać zadania, no jest zupełnie inną pracą niż praca taka, bym powiedział, na żeby pokazać, ile mogę, tak, tak. Wiesz co, no jako humanista też muszę zapytać o pewne aspekty związane właśnie z ludźmi i ich pracą, no bo siłą rzeczy dla mnie zawsze ten człowiek jako do humanisty i humanocentrysty będzie najważniejszy. To, o czym mówisz, jest bardzo ciekawe, brzmi dobrze, natomiast mnie właśnie interesuje, czy ten system jest też bezpieczny w tym kontekście personalizacji, bo tu mówimy na przykład o osobach, które mają mniejsze doświadczenie i to jest okej, ale wiesz, tu jest jakiś też system, przynajmniej tak to brzmi, właśnie rankingowy i tak dalej, co też może paradoksalnie troszeczkę prowadzić do wypalenia i mogłoby być trudnym aspektem do zaadresowania na przykład przez osoby, które tak jak tutaj chociażby na samym początku gdzieś mówiłeś, mają jakieś ograniczenia poznawcze, no bo każdy z nas ma jakieś ograniczenia poznawcze, to nie ma co udawać. Wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, pojąć i się nauczyć, no to byłaby utopia. I też wiesz, każdego człowieka różni postura, możliwości, nierzadko dochodzą też na przykład jakieś niepełnosprawności i ktoś może wkładać sporo wysiłku w dane zadanie, w daną pracę i starać się, ale na przykład ze względu właśnie na te niepełnosprawności albo jakieś inne ograniczenia intelektualne, fizyczne, doświadczeniowe, cokolwiek, osiągać gorsze wyniki niż jego kolega czy koleżanka, wiesz, na którą sobie patrzą, ej, ona wykonała, czy on wykonał to zadanie, więc ja też podołam, więc mnie interesuje właśnie też, jak to wygląda w praktyce, czy ta personalizacja też nie prowadzi paradoksalnie do trochę niezdrowej rywalizacji i czy nie sprawia, że ci ludzie i tak, pomimo tego, że tutaj w założeniach wy mówicie o tej mądrej pracy, mogą właśnie starać się brać tego jak najwięcej, żeby też sobie po prostu coś udowodnić, albo coś też udowodnić innym, że pomimo tego na przykład, wiesz, mniejszego doświadczenia będę starał się być jak najlepszy. Znaczy, no to jest kilka rzeczy. To jakby poruszyłeś taki temat, który jest dość głęboki. Pierwsza rzecz jest taka, że my staramy się bardzo, kwestie rankingów postaram się odciąć na początku, my staramy się bardzo oszczędnie korzystać z rankingu, jako takiego rankingu rozumianego jako lista osób, bo ranking jest w dłuższej perspektywie, klasyczny ranking jest w dłuższej perspektywie mechanizmem demotywującym. No to prawda. Wyobraź sobie, że masz konkurs, kto sprzeda najwięcej, tak? No w pierwszych trzech, weźmy konkurs trwa 3 miesiące. Po pierwszym miesiącu już wiesz, że na przykład nie wygrasz, bo zawsze jest pięciu gości na topie, którzy zawsze wygrywają, tak? 5 najlepszych i tyle. I tu już nie masz szans. No to po co masz się starać, nie? To w ogóle nic nie będziesz robił. Znaczy, no to jest moim zdaniem mechanizm, to jest błąd, to jest popełniany. Jedna z takich rzeczy, którą pokazujemy dość wcześnie przy pierwszym szkoleniu, to żeby nie popełniać takiego błędu. To znaczy, ludzie nie mogą być nagrodzani za, i to jest właśnie, to jest przejście do dalszej części filozofii, ludzie nie powinni być nagradzani za efekt, powinni robić efekt, powinni być nagradzani, to jest znowu problem na przykład
szkół, w szczególności polskiej szkoły, powinni być nagradzani za progres przede wszystkim, czyli za postęp, tak? Czyli jeśli masz gościa, który jest nowym pracownikiem, bo już pomijmy jakieś rzeczy, nie wiem, typu, nie wiem, niepełnosprawności i tak dalej, weźmy nowego pracownika i on, nie wiem, sprzeda jeden produkt jakiegoś typu, to jest dla niego wielki sukces. Pomijając fakt, że z punktu widzenia matematyki dla firmy to też jest sukces, bo jak on tutaj spory, nie wiem, nie sprzedał nic i sprzeda jeden, to jest niemalże nieskończony wzrost po prostu. Nagle wow. No tak, no jeden jest zawsze większy od zera. Nie, no to jest lepiej niż jak, nie wiem, jak masz pracownika, który sprzedaje 100, ja przepraszam, że poszukuję się maksymalnym sprzedaży, to jakby rozumiem, że to można przełożyć na różne rzeczy, nie? Sprzedaje 100 i nagle on sprzedał 10, nie? No to to jest tylko 10% wzrostu, nie? No to masz kogoś, kto sprzedał 1 i sprzedał 1, to jest 100%, nie? Jak patrzysz potem z punktu widzenia takiego szefa sprzedaży, gdzie znaleźć największy wzrost, paradoksalnie największe wzrosty znajduje się w tych grupach, które są takimi specyficznymi grupami, nie u najlepszych pracowników, tak? To też musisz na to zwrócić uwagę. To jest a to jest w ogóle rzecz, to jest fakt, który jest takim, powiedział, otwierający oczy, bo bardzo często jak na przykład, nie wiem, jest kwestia robienia wyniku na koniec roku, to firmy mówią, dobra, tu mam tych 5-6 najlepszych, oni mi to zrobią. I się eksploatuje najlepszych ludzi aż do wypalenia, tak? A to jest nieprawda, bo potencjał jest zupełnie w innych grupach, nie? I wcale nie w takich wielkich wzrostach, znaczy nie w takich wielkich wolumenach, bo tam wzrost jest duży, ale wolumen... Więc to jest na przykład taka rzecz. My pokazujemy zazwyczaj to firmom na takim rozkładzie normalnym, pokazujemy, ile mają ludzi w poszczególnych grupach, którą grupę można o ile przesunąć i tak dalej, i tak dalej. I to jest drugi element. Staje się, że nawet w jednym z wywiadów, nie pamiętam, czy to był Spiderweb, chyba tak, wspomniałeś o tym właśnie, że paradoksalnie gdzieś tam te 10 czy ileś osób na przykład w organizacji potrafi wyrobić, powiedzmy, te, używając takiego żargonu teraz XIX-wiecznego, te 50% normy. To jest prawo Price'a. Wiesz, tam jest pierwiastek z grupy ludzi, to mniej więcej Price coś takiego sformułował, że tam pierwiastek z tego, ilu masz ludzi, to taka matematyka, ale generalnie to się sprawdza bardzo małych grup, czyli że 10 ludzi jest w stanie zrobić nie 50% wyniku. Ale to jest aberracja, nie? To znaczy, to pokazuje, bo tak de facto to można was, jak to się mówi, to można was smarować, nie? To znaczy, można zrobić tak, żeby tak nie było. Nie? To jest efekt takiego systemu, gdy przychodzi, nie wiem, szef sprzedaży i mówi, słuchajcie, podciągamy wynik o 20%. Każdy ma sprzedać 20% więcej i nie myśli o tym, że tam są indywidualni ludzie pod spodem, z których każdy jest inny po prostu. I tutaj przechodzimy do tego, prawda, o co pytałeś. To znaczy, my staramy się, żeby... Mamy funkcjonalność rankingu. Ja też powiem jeszcze, jak my te rankingi łagodzimy. Natomiast idea jest taka, żeby ludzie ścigali się sami ze sobą. Czyli nie jest tak, że masz konkurs i na koniec konkursu nagrodę dostaje 5 najlepszych, tylko ty dostajesz nagrodę jako pojedynczy człowiek za postęp. Jeśli tobie się udało sprzedać ten jeden, to dostajesz nagrodę. Jeśli twojemu koledze, który jest lepszy, sprzedawał 5, udało się sprzedać 2, to on dostaje też jakby za to nagrodę. A tak na dobrą sprawę my nagradzamy za mnóstwo rzeczy, które nie są bezpośrednio związane ze sprzedażą. Czyli na przykład za to, że ktoś, nie wiem, nie udało mu się i się uczył. Zmęczył się i odpoczywał, nie? Też możesz za to dostać nagrodę, tak? Masz teraz kulta, musisz poczekać chwileczkę, żeby znowu coś zacząć robić, tak? Bo ci nie. I teraz, jak na to, o tym pomyślisz, tak sobie pomyślisz, jaki jest jakby idealny model tego, takiego systemu. Mówię idealny, bo nie we wszystkich firmach nam się to tak udaje robić, ale bardzo byśmy chcieli. To masz taki model, w którym każdy pracownik ma pewien spersonalizowany system. Czyli na przykład, nowy pracownik ma zupełnie inny nowy pracownik, na przykład się w tym momencie uczy i tak dalej. Każdy ma jakby, dostaje troszeczkę inne zadania. Teraz to, ile on dostanie tych zadań, też zależy od tego, jak do tej pory sobie, jaką do tej pory miał, że tak powiem, jaki do tej pory miał potencjał. I też to jest ograniczane. To jest stara reguła typu, nie wiem, że najlepiej sobie radzimy, jak mamy na głowie 5 plus minus 2, czyli tam od 3 do 7 zadań, ona się bardzo dobrze sprawdza. To, że nie możesz przeciążyć kogoś zbyt dużą liczbą zadań. Tak samo nie możesz jakby stawić zbyt wysoko celów, dlatego że koncentracja na tym postępie, o którym mówiłem, który nagradzamy, jest istotnie ważniejsza od wysokości celu. Tak? Bo jeśli ktoś się koncentruje na tym, żeby się rozwijać codziennie o jakiś tam kawałek, że tak powiem, wydajności, mówiąc po prostu, lepsza sprzedaż, lepszy tam wskaźnik i tak dalej, to jego doprowadzisz na wysoki poziom. To jest taki model japoński, tak? To jest taki model Kansei, tak? Czyli po prostu stopniowy wzrost. W odróżnieniu od modelu zachodniego, w którym ty chcesz jakby szybko, natychmiast uzyskać pewien poziom. Natomiast jeśli go doprowadzisz takimi małymi krokami na wysoki poziom, to też jest trwała zmiana. To znaczy, to jest taka zmiana, w której po prostu on jest na tym poziomie. To jest tak, że on się
wiesz, jak student przed egzaminem, tak? Usiadł przed egzaminem, po prostu zakuł coś, zdał egzamin, ale trzy dni po egzaminie już nic nie pamięta, nie? To po prostu nasz mózg ma pewien sposób uczenia się, ma pewien sposób, my teraz też wprowadzamy takie statystyki, na przykład dotyczące, nie wiem, to się nazywa pamięć systemu, tak? Ma pewien sposób, na przykład, pamiętania pewnej rzeczy, tak? Pamięć systemu, czyli na przykład uczysz się pewnego działania, tak? Uczysz się, nie wiem, tego jak, nie wiem, obsługiwać klienta, sprzedawać, nie wiem, układać towar na półce albo, nie wiem, albo robić badania kliniczne leków, bo takie projekty też mamy. No i teraz pamiętasz to przez pewien czas, nie? Jeśli stosujesz złą metodę nauki, to możesz to pamiętać bardzo krótko, tak? I co wtedy? Co wtedy, jak to wygląda z punktu widzenia firmy? No, po takiej kampanii, że tak powiem, na koniec roku, gdzie wszyscy tam są bardzo mocno wyciskani, no ta wydajność znowu spada. Tak nie powinno być. Tak samo jak, nie wiem, po kampanii wrześniowej, tak, u studentów potem no, spadają motywacje, efekty i tak dalej. To nie tak powinno być. Dobrym odnośnikiem jest sport, bo na przykład psychologia sportowa sobie z tym dość dobrze radzi. I tutaj przy okazji sportu też wrócę do rankingów. My lubimy rankingi robić, ale rankingi takie bardzo ma małych grupach ludzi. To się w sporcie nazywa lokalizacja rankingu i to chodzi o to, że bierzesz ludzi, którzy są porównywani do siebie i pokazujesz tylko ludzi porównywanych do ciebie. Czy na przykład robisz ligę jak w sporcie albo robisz to na krótko. Robisz na przykład tak zwany sezon, czy na przykład na miesiąc robisz ranking wśród podobnych osób. Dlatego, że wtedy ten ranking jest motywujący, a nie demotywujący, bo widzisz, po pierwsze, masz ranking na 5 osób, znasz wszystkich 5 i są podobni ludzie do ciebie, tak? Na przykład. I to, no, co to znaczy podobni? No, i tutaj, jak masz statystykę, masz, nie, machine learning, masz AI, to możesz powiedzieć, co to znaczy podobne, tak? To jest podobnie realizujące zadania, podobno, o podobnej liczbie punktów i tak dalej, tak? I wtedy nie rywalizujesz z całym światem, nie wiem, firma ma, nie wiem, 10 tysięcy pracowników, nie rywalizujesz, jesteś 5 tysięcy w rankingu, masz pozycję 5 tysięcy i chcesz być pierwszy. No way, nie ma takiej możliwości, żebyś tak przeskoczył, ale... O, wiesz, no, wyjątki się zdarzają, nie? Ale to właśnie są wyjątki. Nie, wiesz, to tak, ale to wyjątki, na wyjątkach nie zbudujesz stabilnego wzrostu. No nie zbudujesz. Znaczy masz czasami, wiesz, liderów, bo my widzimy czasami takich gości, którzy się szybko przebijają i tak dalej. To jest super, nie? Tylko to jest, wiesz, to jest tak jak, wiesz, no jesteśmy w audycji poświęconej startupom, nie? Każdy startupowiec chce być jak Steve Jobs, nie? No tylko, wiesz, no Steve Jobs był jeden, a w firm są miliony, nie? No po prostu nie możesz zbudować swojej strategii na tak zwanym, to się nazywa survival bias z psychologii, czyli bazujesz na tych, którym się udało, nie? Ci, którzy przetrwali, tak? Czyli jakby patrzysz na najlepszych. No ma to swój sens, oczywiście, ale w takiej sytuacji, kiedy z miliona jest wyłaniany jeden, to pytanie, ile tam było jeszcze zbiegów okoliczności, szczęścia, kontekstu i tak dalej, i tak dalej. My staramy się to troszeczkę na tej naszej platformie odciąć i tak dalej. Znaczy, wiesz co, to się też zgadza trochę z moim podejściem i filozofią, bo ja uważam, że w zasadzie nie ma self-made manów. Bo gdzieś tam prędzej czy później zawsze właśnie się albo troszeczkę szczęścia przydarzy, albo po prostu ktoś ci pomoże. No raczej rzeczy się buduje grupowo, takich prawdziwych, wolnych, wiesz, samotnych wilków. Teraz się mówi Sigma Male, to jest naprawdę, naprawdę niewielu i to są straszliwe, straszliwe wyjątki wręcz. Znaczy, ja tutaj jeszcze, ja myślę, że tutaj można by też jakby to naukowo mocno jakby podbudować, no bo jakby gigantycznym elementem wartości każdego z nas jest sieć społeczna, w której jesteśmy, nie? I to u nas to na platformie też, zresztą to była jedna z rzeczy, którą myśmy widzieli w grach. Jest taka, my korzystamy z teorii takiego pana profesora Andrzeja Nowaka, psychologa Instytutu Psychologii Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego i tam jest, to się nazywa teoria wpływu społecznego i tam pokazuje, jak ta teoria pokazuje, jak ludzie na siebie wpływają i jak się rozwijają tak zwane bąble innowacji, bąble pewnych pomysłów i tak dalej. One się rozwijają, oczywiście istnieje pewna, nie wiem, jest ktoś, kto wpada na jakiś pomysł, ale żeby taki bąbel się rozwinął, on musi osiągnąć pewien wpływ społeczny i to, że wiesz, to wracając do tego wspomnianego Steve'a Jobsa, gdyby on w swoim czasie nie był w Kalifornii, nie chodził po garażach innych gości, którzy skręcali komputery, tak, no bo to jakby tam nie powstał tam klub, że tak powiem, budowy komputerów osobistych, to mi nie byłoby Steve'a Jobsa, nie? To znaczy, to nie jest, to nie, jakby, ja nawet bym powiedział bardzo ostro, nie ma takich self-made men. To jest taka historia w stylu,
my żyjemy w pewnych archetypach takich, wiesz, cywilizacyjnych, że chcemy wierzyć, że wiesz, filmy, książki i tak dalej. Żyjemy w takiej, wiesz, religii, tak, żyjemy w takich archetypach, wiesz, samotnego bohatera, nie? Jest taki, ale to moim zdaniem nie działa. Zresztą w przypadku organizacji jest też szkodliwy, nie? To dlatego, że jak masz gwiazdę, że na przykład nie chce się dzielić wiedzą z innymi w organizacji, no to jest strasznie obciążające dla firmy, nie? No tak, ja się zgadzam. Wiesz co, ja tego zupełnie takiego podejścia nie rozumiem. Tym bardziej, że ktoś tę wiedzę też w jakiś sposób nabył, niejednokrotnie właśnie ucząc się od innych, czytając jakieś książki, wiesz, chodząc na jakieś kursy, szkolenia. Naprawdę takich ludzi, którzy wynaleźli koło od początku do końca, jest bardzo, bardzo, bardzo niewielu. Więc ci, którzy nie chcą się dzielić tą wiedzą, pomimo tego, że oni sami ją nabyli od innych, to dla mnie jest właśnie, tak jak mówisz, szkodliwe bardzo dla organizacji. Tak. No my zazwyczaj staramy się, mamy na przykład w systemie, jakby mamy dwa takie mechanizmy, którym staramy się temu przeciw. Jedno to jest, że nagradzamy za dzielenie się wiedzą istotnie więcej niż za ten progres. To jest dość ważny element, czyli jeśli ktoś jest najlepszy, to bardzo szybko staramy się, żeby on się bardziej dzielił wiedzą niż nawet wykonywał. Bo to, jeśli ktoś nabył, odnalazł to złoto, tak? Jak ta mrówka, tak? Która znalazła miód i prowadzi inne mrówki do mrowiska, no to w interesie organizacji jest jak najszybsze wchłonięcie tej wiedzy. A drugi element, który jest, jak masz gwiazdę, to bardzo dobrym mechanizmem jest nagradzanie gwiazdy, ale nie za jej efekt, tylko na przykład przydzielenie jej ileś osób mniej doświadczonych i nagradzanie za cały efekt całej grupy, nie? Czyli zmiana perspektywy, tak? Ale to są technikalie. No tak, chociaż wiesz, to akurat to jest ciekawe, że to się też wyklarowało, bo to jest przy okazji miejsce, żeby o to podpytać, tylko wiesz, to jest też bardzo interesujące rozwiązanie, ale mnie ciekawi, jak to by wyglądało w kontekście od tego, o czym my mówiliśmy wcześniej, to znaczy, wiesz, obciążania kogoś na przykład zbyt trudnym zadaniem dla tej osoby, bo to, że ktoś jest, jak ty mówisz, właśnie gwiazdą i na przykład świetnie, no załóżmy, że jest sprzedawcą, taki świetnie sprzedaje, nie od razu będzie oznaczało, że jest też świetnym prelegentem na przykład albo szkoleniowcem i że tych ludzi dobrze przeszkoli. I czy paradoksalnie też to nie doprowadzić może do tego, że ktoś taki się wypali, bo stwierdzi, ej, ja umiem sprzedawać, ale nie umiem uczyć, oni chcą mnie, żebym ja tych ludzi uczył, a ja tego nie potrafię zrobić, to jest dla mnie za trudne, oni tego nie łapią, cokolwiek takiego. No tak, to oczywiście jest decyzja, że tak powiem, to nie, tej decyzji nie podejmuję ja, że kogoś przydzielam. Tak, okay. To musi psycholog podjąć taką decyzję. To tutaj jest, wiesz, ja podejmuję decyzję o wysokości nagrody i następnym zadaniu w tym, co robisz. Czyli już w momencie, kiedy jesteś jakoś tam rozpoznany i spersonalizowany, czy nie wiem, zacząłeś dobrze sprzedawać, prowadzimy cię za rękę bardziej w kwestii sprzedaży. Zresztą my też mamy to jest jakby nasza wizja, żeby to AI robiło więcej, żeby był machine learning, który trochę więcej rzeczy pokrywa. Dużo rzeczy jeszcze wciąż u nas na platformie nadzoruje też psycholog, tak? To znaczy jakieś mechanizmy, czy ludzie nawet definiują, menedżer, psycholog, tak? Ktoś to definiuje po prostu ludziom pewne rzeczy. To AI działa, jest w jakichś tam ramach. Nie, tutaj ja bym też nie eksperymentował. To z kolei jak jest, wiesz, jak są ludzie chronieni przed wypaleniem, to jest też taki mechanizm, że do scenariusza, który tam, do mechanizmu, który równoważy te scenariusze, który na przykład dobiera cele, jest wprowadzany taki mechanizm i to jesteśmy w trakcie tego, jakby budowy tego mechanizmu. Jest taki mechanizm oparty na takim modelu matematycznym, który robiliśmy razem z Instytutem Matematyki PAN-u. Zresztą tam on wygrał, też startowaliśmy w jakichś konkursach, który ten mechanizm wygrał, to jest nieistotne, bo konkurs, życie to jest życie. Natomiast w tym jakby idea tu jest taka, że jeśli weźmiesz pod uwagę tylko cel pod tytułem zysk ekonomiczny firmy, to ten zwrot z inwestycji, o którym ci mówiłem, to te algorytmy, to dobieranie celów, one bardzo szybko się zdegenerują w stronę jak najwyższych celów. No bo jeśli ktoś ci wykonuje coś, jest dobrze nauczony, no to taki algorytm będzie mu dawał coraz wyższy cel. Tak? Natomiast to, co jest jakby taką kontrą, to jest jakby poziom stresu tej osoby, jej well-being, że tak powiem. Nie? Czy na przykład my to nazywamy na przykład podejmowalnością zadania, czyli osoba, tego kładziemy nacisk, że nasz system jest dobrowolny. O co chodzi? Ty dostajesz propozycję pod tytułem zrobisz dany cel i tutaj jest jakby jedno, to jest deklaratywność, czyli ty
mówisz, tak zrobię, nie, na przykład, ale też to, co do tego dodajemy i to jesteśmy w trakcie dodawania, tak, takiego mechanizmu, tego jeszcze na platformie nie ma, ale zaraz pewnie będzie, to jest pomiar stresu, nawet deklaratywny, nawet w postaci formularza, który jest z tym związany, którego no nie widzi jakby twoja organizacja, ty jakby to jest między tobą a platformą. Idea jest taka, że istnieje pewne ograniczenie, które widać, ale je widać post factum bardzo mocno. To znaczy, że są ludzie, którzy biorą na siebie coraz większe cele, w pewnym momencie się wypalają i znikają, tak? To znaczy realizują mniej albo w ogóle przestają realizować, tak? To jest taki element. Ale żeby to stwierdzić w takim typowym machine learningu, to musiałbyś zbierać dane o ludzi, którzy, że tak powiem, odchodzą z pracy, nie? Po prostu, tak? Po prostu długo. Po pierwsze, to jest duża liczba danych, po drugie, duża ilość danych, po drugie, wiesz, no jak już ktoś odszedł, no to no, ty tak jakby wiesz, jakby dostajesz informację jakby za późno, nie? Znaczy mówiąc po prostu. Więc my staramy się tę informację przeciągnąć troszeczkę wcześniej, nie? To znaczy trochę wcześniej stwierdzić, czy dana osoba nam odpadnie, czy nie, a to widać po stresie. No i to znowu jest ta metoda, która jest tam związana trochę z kaskiem. To jest też kwestia braku kontroli, tak? Znaczy my mamy takie poczucie, że stąd jest to podejmowanie zadań. Założenie jest takie, że ludzie podejmują zadania, dopóki czują nad nimi kontrolę. A jak ktoś ma zbyt wygórowane, że tak powiem, albo pod pewnym naciskiem podejmuje zadanie, to jest to związane ze stresem, tak? Czyli podejmuję zadanie, ale mam jakiś tam stres z tym zadaniem. Więc to staramy się to oczywiście ten sygnał, że coś jest nie tak, złapać, przesunąć wcześniej, ale on jest na tym etapie jakby wymagań, czyli ktoś ci stawia wymagania, ty je przyjmujesz albo nie i ten moment jest najciekawszy, to znaczy jak ty się z tym czujesz, z tym zadaniem, nie? Jak bardzo wierzysz, że je wykonasz, jaki masz stres z nim związany i tak dalej. Nie? To możesz sobie, żeby tak prosto sobie to wyobrazić, tak empatycznie, przychodzi ciebie szef i daje ci coś, co jest ponad twoje możliwości. Nie? No i teraz odmówisz, czy nie. No i to są różne strategie. Nie? No mogę przyjąć, żeby budować właśnie tą swoją wizerunek, że kurczę, jestem trudnym człowiekiem na trudne czasy, zrobię to po prostu. No ale z tym jest związane w tobie, no są pewne sygnały w tobie, że to się nie uda, nie? I teraz możesz zadać to pytanie wcześniej, jak się z tym czujesz, możesz zadać to pytanie później, na przykład jak ktoś nie wykona tego celu, nie na zasadzie, hej, dlaczego tego nie wykonałeś, tylko na zasadzie takiego pozytywnego feedbacku, typu, nie wiem, wykonałeś 5 z 20. Jak sądzisz, jaki powinien być twój następny cel, nie? Trochę do ciebie, nie do twojego szefa, nie? To jest tych technik dużej. Tu się zaczyna też teoria gier, bo jakbyś popatrzył na taką klasyczną teorię gier typu, wiesz, tam dylemat więźnia, czyli nie wiem, kto tam pierwszy się przyzna, podział nagród, podział łupów i tak dalej. To są takie, wydaje się, to są takie bardzo abstrakcyjne rzeczy. Natomiast teoria gier, zwłaszcza w połączeniu z taką, bym powiedział, ekonomią behawioralną, ona dokładnie o tym mówi, jak są dzielone pewnego rodzaju zasoby, jak są dzielone nagrody, jak jest dzielony nakład pracy i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, teoria gier to jest jedna z dziedzin, w której masz najwięcej nagród Nobla z ekonomii, tak? Więc po prostu to jest co, ta wiedza jest, nie? Natomiast dlaczego my z tej wiedzy nie korzystamy? No wiesz, no konia z rzędem temu, kto pójdzie na szkolenie z zarządzania albo ze sprzedaży i tam mu ktoś opowie o statystyce, o teorii gier, o psychologii behawioralnej i tak dalej. Zazwyczaj to są takie, bym powiedział, rady dobrego wujka, nie? Nikt na to nie patrzy tak masowo, a zarządzamy coraz większymi zespołami na świecie. Mówię o ekonomii światowej, tysiącami osób, którym daje się, nie wiem, cele, które zmieniają ich życie. Te cele się zmieniają pod wpływem czynników zewnętrznych do, wiesz, kiedyś organizacjom się stawiało cele, nie wiem, na rok, a teraz, nie wiem, firma może zmienić cele w ciągu tygodnia. No, to jak chociaż niektóre firmy, wiesz, mają tam kilkanaście, kilkadziesiąt lat nawet strategię poustawioną. No tak, pytanie, czy ją, wiesz, no. Bo... Jest taki właśnie japoński model zarządzania, no tak wiem, że to się japoński może model jest dość ciekawy, bo tam masz cel zawsze, wiesz, no tak jak z drzewem, nie? Masz cel, masz określony dość wysoko, natomiast, no jak dojdziesz do tego celu, to już jest tam, wiesz, to jest tam, bo jakby no, na tym polega, no też trochę, wiesz, trochę takie zarządzanie, nie? Czyli masz cel, który jest
dalekosiężne, ale po drodze możesz wykonać wiele różnych ruchów. My bardziej mówimy o tych ruchach, nie? W chwili obecnej. No ale to jest, to tak. Cóż, to ja ci bardzo dziękuję, Wojtku, za tę rozmowę i za przybliżenie właśnie tego rynku HR-tychowego w Polsce i też właśnie tego, jak działa wasze rozwiązanie. I oczywiście też życzę powodzenia w rozwijaniu go, bo faktycznie mam nadzieję, że zdecydowanie polepszy to doświadczenie płynące z pracy wielu, wielu osób. No, jeszcze dużo przed nami, ale dzięki. Dzięki. Mamy co robić. Super. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję też wszystkim, którzy dotrwali. Słuchając do końca. Dzięki. Ja nazywam się Damian Niemiało, ze mną był Wojciech Ozimek z One to Tribe, a was wszystkich zapraszam na mamstartup.pl. Trzymajcie się i cześć. Do zobaczenia. Sprawdź inne odcinki Mam Startup Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.